Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Udi, witam was w drugim już materiale z serii, oczywiście Injustice, Gods Among Us. Zaczynamy w momencie, w którym ostatnio skończyliśmy, czyli kiedy był koniec rozdziału związanego z Batmanem. Jeżeli ktoś jeszcze nie pamięta, przenieśliśmy się na drugą ziemię, gdzie panują zupełnie inne zasady. Batman jest poszukiwany, co troszeczkę zdziwiło Bruce'a, no ale zobaczymy, jak to wszystko będzie się dalej układać. Nie chcę też za długo gadać, ponieważ wiem, że chcielibyście zapewne zobaczyć, co się będzie działo dalej, więc nie zapomnijcie oczywiście na początku materiału zostawić łapeczkę, a my lecimy, wznówmy. Gotham, sort of. So, temporal displacement? Alternate Earth? Could be either. We may have jumped to a different dimension. Or events in our own timeline have changed and we're in a new, altered present. We need to determine which, soon. If Joker's bomb detonated, we have to get back. The Watchtower should have picked up any anomalies, right? The Watchtower might not exist. I can't make contact. Well, we need to find out. Once my ring is charged, I can get us there. The Atlantis Archives. If this is an altered timeline, we might find a record of the triggering event there. Assuming there's an Atlantis. It's worth investigating. Let's you and I check things out here. Ring, where's the nearest power battery? The Theris Aircraft Facility in Coast City. Well, at least that hasn't changed. Stay low. I'll be back ASAP. Where did you say the battery was? Carol Ferris's office, left of the next hallway, third door on the right. It's the fourth door. Raven? Cyborg? This is your final chance to accept the High Counselor's amnesty, Deathstroke. Get re-educated in your boot camp. Become a puppet. Like you. The boss is being generous. I wouldn't be. Most of the Titans died in Metropolis 5 years ago. I had nothing to do with that. Doesn't matter. You're still on the wrong side of the law. Tell this to your boss. This how things work here? So you're green again? Something's not right. He's helped Jordan. Yet. Stand down. You're done here. Definitely not ours. You feel his pain? Not yet. After we're done with Deathstroke, how about the three of us go talk to the High Council? Enough! Whoever you are, you're under arrest. Okej, dobra, słuchajcie. No tutaj Zielona Latarnia przyszedł sobie naładować swoją baterię w pierścieniu, ale okazało się, że Raven i Cyborg przesłuchują, znaczy nie przesłuchują, starają się nakłonić do zmiany decyzji Deathstroke'a, z którym walczyliśmy, tylko że Deathstroke'a nie z tej ziemi. Dodatkowo wiemy, że 5 lat temu w Metropolis, no wiadomo co się działo, no, w pierwszym materiale cały wstęp właśnie był poświęcony temu, co się działo prawdopodobnie właśnie na tej ziemi. I dodatkowo Cyborg powiedział coś ciekawego, że większość Tytanów zginęła w Metropolis 5 lat temu. Jak wiecie, ktoś oglądał Teen Titans na przykład, to właśnie Cyborg i Raven należeli do tej grupy. Czyli można się domyślić, że reszta, jak na przykład no Robin, Gwiazdka, Bestia, no zginęli. No to ciekawie się tutaj dzieje. Szczerze przyznam, że bardzo ciekawy początek, no ale dobra, no Raven nam tutaj już wypowiedziała walkę. Moce Zielonej Latarni. Co my tu mamy? Moc lanterna w taki sposób. Karabin. Ej, włączmy karabin. Wow, dobre. Zobaczymy, jak mi tym razem pójdą walki. Jak pamiętacie, ostatnio walka z Jokerem do najłatwiejszych nie należała oczywiście w moim wykonaniu. No nie szło jakoś super, no nie oszukujmy się. W ogóle muszę poobczajać sobie jeszcze te ataki. Tak, mamy karabin w ten sposób, że prawo, lewo, Y. O kurde, nie to. Uderzenie turbiny, ej, to jest tak samo. W sumie dużo jest takich ataków, które wyglądają po... Wow, ej, dobra, już mi się to podobało. Mam nadzieję, że... Czekaj, ale to nie powinienem... O, pięknie. Patrzcie, i to jest super atak. No, czemu tego nie udaje mi się użyć? Poczekajcie, no chciałbym bardzo użyć tej turbiny. Wow, dobra, świetny atak. Już mi się podoba. Czas tutaj po prostu Raven. No Raven, no nie była słaba.
naprawdę miała moce. Jak pamiętacie, ona trzymała, tak jakby, jak to było z tym demonem, że on, znaczy teraz ogólnie wyszła taka animacja, nie tak wcale dawno temu, z rok może, właśnie z młodymi tytanami, chyba się nazywa ta animacja od DC, Liga Młodzi Tytani versus Liga Sprawiedliwych, nie pamiętam dokładnie. O, to jest ten karabin, którego chciałem użyć, super. Nie, walka z Raven, o kurde, no dobra. Niestety, ej, zobaczymy, jak wygląda jej specjalny atak. No, nieźle. No właśnie, ten demon, o nim miałem mówić, tak, dokładnie wygląda tak samo. Masakra, no Raven, powiem, że nawet mi zaimponowałaś tym. Teraz mam nadzieję, że mi się uda sprawdzić, jaki to nasza postać ma atak. Dobra. No nie udało się, kurde, to może nie zwalczę Raven. Tak samo jak z Deathstroke'iem było, kiedy... O, kurde, ładnie. I dobra, bo walka zaczyna nam się powolutku wymykać spod kontroli. Dobra, dawaj, stary. Hal Jordan jako zielona latarnia. No, musimy sobie jakoś poradzić z nią. Oby, kurde. Ej, tu nie ma co się bawić, wiecie? Tu nie ma co się bawić, bo pięknie. No, to uderzenie robi swoje. Chciałbym się jeszcze nauczyć, bo nie do końca ogarniam, jak można przechodzić tak jakby między lokacjami, a to jest coś na pewno wartego zapamiętania. No, Raven przegrała. Dobre, przyznam dobre. I'll show you second rate. Talk, you, now. Okay, let's talk about the mess of trouble you're in. Cyborg nie podda się bez walki. No zobaczymy, cwaniaczku, zobaczymy. Ja już tutaj, o kurde, dobra, nie takie rakiety chciałem użyć. No, dawaj, pięknie, karabin, dobry, ciekaw jestem. Nawet czasami chciałbym dawać przeciwnikom nie zaatakować z tego specjalnego ataku, tak jak to zrobiła Raven, ponieważ no odkrycie jakichś naprawdę fajnych, wiecie. W ogóle włączmy naszą supermoc. O, aktywowaliśmy pierścień. No ja przede wszystkim byłbym jednak ciekawy, jak wygląda to z mojej strony. Ej, no co jest, te walki? Albo tak dobrze mi się walczy po prostu zieloną latarnią. On ma, o kurde, on ma naprawdę, naprawdę ogarnięte te ataki. O, to jest w ogóle świetne, tylko że teraz akurat Cyber zblokował. Ej, no ja mu zabrałem połowę życia, już ponad połowę, a on nawet nie zdjął mi pierwszego paska. No nieźle. No, pięknie, dawaj go. Pięknie, a teraz? A nie, jeszcze nie mamy naładowanego paska, masakra, zapomniałem, już się, wiecie, już chciałem. Dobra, może teraz. O, udało się, przekonajmy się, jak to robi zielona latarka. Autobusem. Ej, w ogóle to są ci strażnicy, tak? Oni się tak nazywali. I teraz tu już boję się, że się pomylę. Ci, którzy... Nie strażnicy. Jejku, brakuje mi dobrego słowa. Nie chcę teraz mówić. O, pięknie, Cyborg tego użył. A niech użyje. Chcę zobaczyć. Po prostu chcę zobaczyć. To też będzie was... O! No nieźle. Znaczy... Myślałem, że coś jeszcze będzie, szczerze mówiąc, jakaś jeszcze ciekawa animacja, ale jak widać, gra mnie troszeczkę zawiodła od tego Cyborga, nie jest to aż takie super. Ale ważne jest to, że wygrana. Head still on straight. Damn scum. You should have killed me. Get off me! Look, I'm not with them. Whoever you are, they know you now. They catch you. You have the stones to refuse their amnesty? Who are they working for? Who's the only one who could keep matters like them in line? Wonder Woman. Sinestro. On my way. I need to charge my ring, and you and I are gonna take a little trip. I'll be happy to see Green Arrow die again. Wonder Woman, Green Arrow, now Hal Jordan. This just keeps getting better. Kurde, wciskaj przyciski, żeby pokonać Sinestro. O ma, ojejku. Ej, dobra, żeby mi się tutaj nie pomyliło. Czy on mnie atakuje, a ja muszę odpierać jego ataki. Mam nadzieję, że się nie pomylę. Kurde, dwa razy, okej. Ej, dobre, podoba mi się to. Wcześniej to my tak atakowaliśmy. Dobra, dawaj. Co jest? A mam wszystkie naciskać chyba? Czy nie? Dawaj, wciskam wszystkie. Kurde, przegrałem. Nie zdążyłem wcisnąć wszystkich. No, żartujecie sobie.
dobra. Szkoda, dostałem teraz unik, świetny unik. O, a teraz czas się zrewanżować autobusem. Jak widać, Hal Jordan bardzo lubi te autobusy. The one Earth government is similar to mine on Korriga. An alliance was logical. So for now I tolerate humans, even Hal Jordan. My doppelganger has joined your side. Czyli Hal Jordan na tej ziemi też żyje, wiadomo już. Dobra, Sinistro, walka może nie być łatwa, jak wiecie on też... Ej, patrzcie, ma zdjęte sporo życia dzięki temu ataku. Jak zaatakowałem się tak nieźle broniłem, to ja nie dostałem aż tak mocno, mogłem nic nie dostać. Ale wiecie o co chodzi. On ma też pierścień, tylko że jego pierścień, siła naszego pierścienia jest zależna od woli, a jego od złości, czy tam agresji, jakoś tak to było. Wiecie, no jestem fanem DC, ale nie zawsze mogę... Ło, niezły atak. Podobało mi się to nawet. A kurde, dlaczego z tego nie trafiłem? Tak tylko teoretycznie, dlaczego z tamtego nie trafiłem? O, dobra, czyli on po prostu musi być o troszeczkę bardziej się oddali, żeby to mogło zadziałać. Dobra, dawaj, moc pierścienia średnio się tutaj przydała. Ale dobra, Sinistro, no nie, no stary, wiesz co, ja wiem, że Hal Jordan jest od ciebie lepszy. Dobra, dajemy X-a, zobaczymy co pójdzie. Ja mówię, cały czas nie ogarniam za bardzo tego, ale... Może wygramy w końcu. Kurde, no ja nie potrafię tego wygrać. Nie wiem od czego to jest zależne, szczerze mówiąc. Musicie dać mi jakieś dobre rady. O kurde, dobra, tak się bawisz. Dobra, czekajcie, nie to chciałem użyć. O, tego chciałem użyć, no dokładnie. A teraz tego. Nie tego. A Sinestro, no jednak czymś tam mnie zaskakujesz. Zablokuje? Nie zablokuje, dobra. No już wiemy jak to wygląda. A tak młotkiem, dwa autobusy. I oczywiście na końcu samoloty, no bo Hal Jordan samoloty, no to tak wiadoma sprawa, co nie? Że akurat on tutaj z samolotami był związany. No i Sinestro, porażka, a my wbijamy 16 poziom. I'm resisting arrest. Again. You okay? How? No nieźle. Sinestro's right. Fear is more a strach, nie, agresja, złość, tylko strach. Green and went yellow, the color of cowardice. I'm still about border, like the Guardians. I'm sure they're very proud. A to byli strażnicy jednak. Po prostu przestań, dobrze mu powiedział. Ej, dobra, ciekawa walka. Czyli Hal Jordan versus Hal Jordan. Green Lantern versus Yellow Lantern. No tak, no teraz to już nie może być Green Lantern, skoro zmienił tutaj jednak kolorki. Wow, stary, tak się nie bawimy. Ja powinienem go spróbować jakoś przerzucić. Czekajcie, złapmy go. Kurde, nie złapałem, za daleko było. Dobra, zobaczymy co jest silniejsze, strach czy wola, jak wy uważacie? Ej, stary. Stary. Nie żeby coś, ale ja to chcę jednak wygrać, wiesz co? Jeszcze nie mogę użyć specjalnego ataku. Już mogę. Oby się udało, oby wpadł, bo bym od razu... Tak. Nie? No, dobra. Jakiego kombosa mi zrobił? Dobra, powiem szczerze, że... Chyba jednak strach może się okazać... O, fajnie, użyliśmy tych samych ataków. Ej, ludzie. Jest bardzo niebezpiecznie, ale Yellow Lantern mnie po prostu... To może być moja pierwsza porażka. Jak on mnie klepie? O, pięknie, fajnie. Ło, ej, nieźle to wyglądało. Ale ja to przegram, ludzie, no ewidentnie ja to przegram. No, powiem wam, że tutaj szanse na wygraną są już teraz niewielkie. Przecież ja... walka z Jokerem była dość trudna. Nie wiem, czy to jest ostatnia walka, że taka... Ostatnie walki są takie trudne. No może to nie jest wcale ostatnia. Nie, no, fajnie, że mu coś tam zabieram, ale... fajnie, że mu zabrałem połowę życia, kiedy sam mam już końcówkę. A, szkoda, że zblokowałeś, a ja już nie zblokowałem. Nie no, epicko, nie no, ludzie, dobra, ja muszę jakoś się spiąć, nie wiem co próbować. No jest ciężko. Dawaj go, no to on się... On zna moje ataki! On wie jak je zblokować. Ojej, no i... Mówiłem, że nie jestem najlepszy w tym i przegraliśmy, dobra. Dobra, nie ma tak dobrze. Nie zawsze się wygrywa, prawda? Nie zawsze. Wcześniejsze walki były za łatwe, więc dobra, nie martwcie się. Teraz to mu tak skopię dupsko, że nie będzie wiedział, co się dzieje, okej? Okay? Patrzcie, bieżko. No, taki cwany. To jest dobry ruch ten, który tutaj wykorzysta. On naprawdę robi dobre kombosy. Mówcie, co chcecie. No, nie to chciałem użyć. Dobra, przez przypadek wykonywałem nie te ataki, które miałem. Fuck you! Właśnie, i czemu nabrał mi aż tyle? Jak ja używam tego karabinu, to jakieś to nie jest aż tak...
aż tak spektakularny. No, dawaj. Nie wiem dlaczego tak bardzo się skupiam tylko na jednym tak naprawdę ataku. Ej, dobra, miało to być łatwe zwycięstwo za drugim razem, kiedy już znam na co go stać, ej. Dobra, strach jednak nie taki zły wcale, jak się wydawałoby na początku. Dobra, nie będę używać specjalnego ataku, kiedy piękne uderzenie, doskonale. Jak mi wyjdzie mój specjalny atak, to powinno być easy. Dobra. Oby weszło. No i nie weszło, co jest, jak on blokuje to? Ej, dobra, używam jakoś, nie potrafię. Chyba, nie dziwię się, że Hal Jordan, no nie da się złapać na taką sztuczkę, no ale no kurde, trochę mi jednak szkoda. Jednak walka z Sinestro była znacznie łatwiejsza. Dobra, dawaj, pięknie. No nie, no i co ja mam teraz zrobić? No w takim momencie nic nie mogę zrobić. No taka prawda. Dobra, dawaj go. No przegramy to, on sobie zregeneruje trochę życia. O, nawet sporo. Ma znowu fulla. Taki myślisz, że cwany? Taki cwany? Patrz co ja tu klepię. Patrz jak to klepię. Tak, kombosy. W plecy. No, trzeba go spróbować złapać. Złap go. Pięknie. To uderzenie o ścianę jest po prostu epickie. Poczekajcie, spróbujmy zrobić coś jeszcze może. Co mamy? Rakieta OI. A tej rakiety to już uderzenie turbiny w powietrze. Nie, no to ja tu chyba większość... O, to jest jeszcze ta fajna zdolność, której ten frajer używał. I mnie tak nią denerwował. To jest to takie złapanie. O, patrzcie, i leżysz. I BUM! Prosto kopniak w łeb. To jest to, na co czekaliśmy. I 17 level wbity. Well, that was surreal. And a bit disturbing. Yeah, all that yellow is really tough on the eyes. We need to move. Hiding from the cops. Aren't there any good guys here? There just might be. O, Batman. Ale nie ten nasz Batman prawdopodobnie. Nothing yet? The energy signature from the park doesn't match anything in the database. Why don't I just vibrate at the same frequency as the energy signature and follow them? Because we don't know if they went somewhere dangerous. Or if they went anywhere at all. Superman's right. It's too risky. Too bad I wasn't fast enough to catch him in the first place. We'll find him. We have to. A pleasure most rare, Your Highness. Dobra ludzie, słuchajcie, zaczyna się kolejny rozdział, tym razem z Aquamanem. Dzisiaj dość sprawnie nam poszło, za wyjątkiem tej jednej porażki, no ale no walka z żółtą latarnią wcale łatwa nie była. No zobaczymy jak to będzie z Aquamanem, ale naprawdę przyznam, że zieloną latarnią świetnie się walczyło. Superman wie już o obecności naszych bohaterów na tej ziemi. Wiecie, to jest ten Superman, który zabił Jokera. Ciekaw jestem jakby zareagował, kiedy znowu zobaczy Jokera tylko właśnie z tej ziemi pierwszej. Nazywajmy, że to jest ziemia druga, a tam gdzie były wydarzenia, gdzie Joker chciał zdetonować bombę, to była ziemia pierwsza. Tak żeby udało nam się jakoś to logicznie, fajnie tłumaczyć i bez zbytnich zawiłości. Czyli ogólnie uznajmy, że wydarzenia są na ziemi drugiej. Tak więc słuchajcie, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie oczywiście łapkę w górę, nie zapomnijcie skomentować i zostawcie subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, a my widzimy się w kolejnym materiale. To tyle na dziś, cześć i czołem i do kolejnego, hej!